Dwie gminy, Wędrynia i Goleszów, nie tylko pokazują piękną współpracę międzynarodową, ale także przywiązanie do tradycji. To była już 12. edycja międzynarodowych zawodów pod nazwą Śląski Trwal. Panie Panowie, Szanowni Państwo, witam serdecznie. 20 lat obchodzimy współpracy z gminą Wędrynia. Gmina Goleszów i gmina Wędrynia w tym roku obchodzą 20-lecie współpracy, partnerstwa. Nasz darek, dwie ławki tam macie do Wędryni, postolicie se u siebie. Rzeźbiarzom, zawodnikom niech moc będzie z Wami, a Wam wszystkim fajnej zabawy i dziękujemy za zaproszenie. Uczestnicy zawodów, drwale i rzeźbiarze zmagali się ze ścinką na dokładność, okrzesywaniem drewna, a także cięciem siekierą i wbijaniem gwoździ na czas. Współorganizatorem jest gmina Wędrynia, gmina Goleszów i firma Turpil. I z Polski naleśnictwo i służy to ku temu, że się spotykać i tak, aby była dobra atmosfera i wszystko dobrze się udało. Rzeźby przebiegały od czwartku w Dzięgielowie na zamku i teraz jest prezentacja tutaj. I po te jeszcze jest mistrzostwa we speed carvingu i ty już teraz też są rozbiegnione i po tym będą sochy, które se będą drażyć. Podziękować trzeba Euroregionu, Cieszyńskie Śląsko i tam my dostali fundację, dotacje i każdopadnie współpraca bardzo, bardzo dobra i z gminą Goleszów, tak jak na roki ostatnie. Wszyscy uczestnicy, a także publiczność mogli skosztować potraw regionalnych, czyli specjalności kuchni śląskiej. Są tu wystawy strojów albo ogrodniczych, albo nadleśnych i kupa atrakcji dla dzieci i dalsze mnóstwo, Gorolsko Swoboda, różne rzeczy, które robią tu tutajsi Gorole. Nawet zainteresowani mogą podziwiać Wędrynię z lotu ptaka, nie? Tak, mamy śmigłowca, helikopter i mamy tu 3 helikoptery, kiedy mogą ludzie zwiedzić w okolicy. Tak, dzień dobry, jestem Karol Turoń, jestem z firmy Turpil i jestem jednym z organizatorów prawie tej imprezy Śląskiego Drwala 2024. My tu dzierżymy patronat nad drwalskimi zawodami. Chodzi o to, że my próbujemy znaleźć drwali, załatwić regularność zawodów samych. No i w końcu chodzi o to, że mamy międzynarodową obsadę. Są tu zawodnicy z Czech, z Polski, albo raczej z czeskiej i z polskiej strony. Bywaliśmy ja i zawodników ze Słowacji w tym roku niestety. Dzisiaj nagrodzone będą wszystkie konkurencje, które tu są, tych jest 5. Każdy zwycięzca konkurencji otrzyma jakąś tam nagrodę, ale oprócz tego mamy tu jeszcze zawody główne, które się liczą razem. No i chodzi o to, że nagrodami są pilarki profesjonalne firmy Steel. Naszymi konkurencjami, o które chodzi tutaj, jest wymiana prowadnicy łańcucha na czas. Dzisiaj zwycięzca już ma 20 sekund. Możecie spróbować sami w domu, jeżeli to jesteście w stanie opanować w ciągu 20 sekund, zdjąć prowadnicę i założyć łańcuch ponownie. Następną konkurencją było cięcie na podkładce. Chodziło cały widz, cały kawał jest w tym, że po prostu woda jest spłaszczona w jednej stronie i drwale próbują nie zaciąć do płyty. To je cały pomysł tej konkurencji. Następna konkurencja jest cięcie góra-dół albo na odwrót z dołu i z góry cięcie i te cięcia muszą się spotkać. Tam jest wszystko pomierzone. Następną konkurencją, jesteśmy bardzo dumni, to jest ścinka drzew, taka symulacja ścinki drzew, które mają 5 metrów wysokości, no i oni będą do celu ścinać prawie te drzewa. I ostatnią konkurencją dzisiaj będzie okrzesywanie drzewa, kiedy chodzi o to, że jest to na prędkość, dwa zawodnicy startują przeciwko siebie i mierzyć tam się dokładność tego okrzesywania i czas sam. Dzisiaj mamy 12 zawodników i tak myślę, że to zostaje na podługi czas, albowiem nie jesteśmy w stanie opanować w tym arealu
więcej zawodników, też aby to dawało jakąś tam logikę czasową. Bardzo nas cieszy, że jesteśmy w stanie ogarnąć i nawet w tym tu roczniku już po pierwszy raz mogliśmy odmawiać trwali, bo albowiem było takie zainteresowanie i to nas bardzo cieszy. To znaczy widać, że te trwalskie zawody mają jakiś tam poziom nie tylko u nas tu w tym rejonie, ale i w międzynarodowym stopniu. Mateusz Zbiowski. Do mnie przybyła. Ja chyba czwarty, kolega pierwszy raz. Pan jeszcze nie wiemy, jeszcze została jedna konkurencja, ta jeszcze jest niedokończona, obalani kłody drewna. Myślę, że gdzieś w połowie stawki się plasujemy. Tu każda konkurencja jest nagradzana indywidualnie, więc tam za tą ścinkę, która jest za panem teraz, to raz udało się mi wygrać, a tak gdzieś ogółem to zawsze na środku, szóste, siódme miejsce. Fakcja i też hobby, trochę rozrywki od codzienności. Jak się nic nie zmieni, to tak, a bierzemy udział też w Brennej i w Jaworzu w Drwalach, tak samo. Gala się bardzo. Bardzo interesujące doświadczenie. Bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że w przyszłym roku powtórzę za ten start. Która konkurencja była najcięższa? Myślę, że przecinka kombinacyjna. Jednak było trzeba trochę się jednak skupić nad tym, a powiem szczerze, że nie wyszło mi to tak, jak planowałem, trochę mnie stres zjadł. Ale z reszty jestem o konkurencji ogólnie zadowolony. Pracuję już jako drwal od 3 lat, po zakończeniu szkoły. Technikum dokładnie. Agata Walalikowa. W tym roku odbyła się 12. edycja Śląskiego Drwala. Rzeźbiarze wstąpili w grę czwarty rok. To znaczy, że mistrzostwa w speed carvingu to właściwie czwarta edycja. Tematem była przyroda, to znaczy temat bardzo otwarty. Podczas pleneru rzeźbiarskiego powstały ławy też na temat przyrody, który pasowałby do danego miejsca, okolicznych miejscowości gminy Goleszów. A tematem speed carvingu, rzeźbienia na czas, też była przyroda. Speed carving praktycznie pochodzi z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych i chodzi o to, by wyrzeźbić rzeźbę w jak najkrótszym czasie. Każde takie mistrzostwa mają swoje warunki. Są 20-minutowe rzeźby, rzeźby, które powstają za 45 minut, godzina, 2 godziny i właśnie w Wędryni rzeźbi się na czas w 2 godziny. Jurorzy wybierają 10 najlepszych rzeźb z 20 i tych 10 rzeźb idzie do licytacji, gdzie później punkty z licytacji przyliczone są do punktacji ogólnej jurorów i wybiera się pierwsze 3 najlepsze rzeźby. Podobne imprezy są na Gruniu. To są mistrzostwa międzynarodowe w rzeźbieniu, gdzie rzeźbiarze mają dzień i pół do wykonania rzeźby wielkoformatowej, ale mowa naprawdę o wielkoformatowych rzeźbach, które na wysokość mogą mieć nawet 2,5 metra. I Śląski Drwal tutaj. Później jeszcze słyszałam, że w rzece też odbywają się plenery. W tym roku udało mi się uzyskać, tutaj zaprosić rzeźbiarzy z Mongolii. Później mamy tutaj mistrzów Europy w rzeźbieniu z drewna i w lodzie z naszego regionu. Chodzi o Romana Mikusza i Wacława Lemona. Jeżeli chodzi o Mongolczyków, to w skrócie jest to Batar i Solongo. Nagrody główne to są nagrody pieniężne. Pierwsze miejsce uzyskuje 15 tysięcy koron, drugie miejsce 10 tysięcy koron i trzecie miejsce 7 tysięcy koron. Z kamerą Wędrynie odwiedził Mariusz Jaszczurowski.